mikrofony są włączone. Gorąca prośba, żeby powstrzymać się przed chęcią naciskania czegokolwiek, dobrze? Bo je panowie wyłączą. Niczego nie będziemy wyłączać. Nie, absolutnie. Czy ja dobrze w kamerze wyglądam? Jest piękny? Dobrze. Dobry wieczór. Jesteśmy w warszawskiej księgarni, kawiarni Big Book Cafe i będziemy rozmawiali o książce nietypowej, książce wyjątkowej, jakich właściwie nie ma, mianowicie o bestiariuszu. Książka wygląda pięknie, jest jeszcze ciekawsza i sprawia bardzo dużo radości. I są dzisiaj ze mną sprawcy całego zamieszania, czyli autor Michał Komar i autor ilustracji Paweł Kowalewski. Dobry wieczór. Ja się nazywam Karolina Rechter natomiast. I chciałam zacząć od tego. Bestiariusz nawiązuje do średniowiecznych bestiariuszy, ale nawiązuje w taki sposób przewrotny i nowoczesny. No i jak wspomniałam, jest książką bardzo zabawną. I chciałam zapytać, jak w ogóle powstał ten pomysł, żeby coś takiego napisać? Przyznam się pani, że to tak było. Ja niekiedy czytywałem do poduszki, państwo zaczną się śmiać, czytywałem sobie rozmaite dzieła filozofów antycznych. Nie po to, żeby zasnąć, ale żeby się niekiedy rozbawić, bo filozofowie, naturaliści zajmowali się życiem zwierząt. I mnie to tak strasznie cieszyło, że robiłem sobie przez parę lat notatki. To trwało mniej więcej, no, lekko licząc 20 lat. Zacząłem od jednorożca. Jest nawet ślad w wydaniu Eliana, w tłumaczeniu Eliana na polski jest tego ślad, bo autorka tłumaczenia świętej pamięci pani profesor Marian Anna Komornicka zrobiła taką wielką notę, że dziękuję mi za podstawowe informacje w dziedzinie jednorożców. No więc się strasznie ucieszyłem, bo mnie to podniosło na duchu. A potem przyszedł COVID po 20 latach i z Pawłem Kowalewskim zaczęliśmy korespondencję o godzinie 5 nad ranem. Nie nad ranem, tylko o 5 rano. Tak, dobrze. To znaczy ja pisywałem takie króciutkie tekściki na Facebooku, a Paweł natychmiast odpowiadał. Od między 5 a 5:10. No bo ty czytałeś tych filozofów do poduszki, a ja, żeby się pobudzić rano. No i w ten sposób... Czytałem ciebie. Tak, w ten sposób obaj pobudzeni, wymienialiśmy uprzejmości. I w ten sposób zaczęła tworzyć się książka, bo ja pisałem tylko teksty, a proszę pamiętać, że ta książka, że tak, to jest, jakby tu powiedzieć, objet d'art, bo tutaj i wspaniałe ilustracje z ręki mistrza i moje teksty, a stworzyły one naprawdę, ja byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem ten tom. Naprawdę. Ja też byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem tę książkę, bo wydawało mi się, że już teksty Michała są interesujące, a co dopiero to, co zrobiło właściwie, to, co zrobiła pani Iza Bartosz z tej książki, to rzeczywiście było coś nieprawdopodobnego. No i w ten sposób to powstało i już teraz jest poza nami. Te zwierzęta ożyły i już jest dobrze. Żyją one tak. No właśnie, zwierzęta ożyły, bo w bestiariuszu pojawiają się oprócz tych zwierząt zwyczajnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, do tych rzeczywistych, no różne fantastyczne stwory, które no pan znalazł w tych starych księgach i u Arystotelesa, i u Pliniusza Starszego, i fizjologa. I czy ta forma facebookowa to od razu się składało w portrety tych zwierząt? Czy to powstało później? W zasadzie tak. Facebook, znaczy ja mogę powiedzieć o moich odczuciach dotyczących Facebooka, mianowicie on nie znosi długich tekstów. Jeżeli jest więcej niż 1800 znaków, to
ja się zaczynam strasznie nudzić, bo nie dlatego, że on nie umiał czytać dłuższego tekstu, ale ta forma jest jakaś taka. No. To wszystkim tym, którzy piszą na Facebooku, teraz pan profesor Komar poradził to, i to mówię zupełnie poważnie, ponieważ niektórzy młodzi ludzie tak się rozpisują na tym Facebooku, że na pewno przekraczają 1800 znaków. W Onecie, a pani przecież publikuje w Onecie, niekiedy pojawia się taki napis: ten tekst przeczytasz w 2 minuty. I jest w porządku, wiem wszystko. Tak, teraz trzeba uprzedzić czytelnika. No ale tutaj w bestiariuszu mamy też właśnie dosyć krótki opis zwierzęcia, tak jak to było w tych średniowiecznych bestiariuszach. No ale on jest taki dosyć niejednoznaczny i najczęściej zawiera jakoś, no tak jak to było też w tych średniowiecznych formach, przestrogę czy wniosek moralny. Oczywiście, no jakże bez moralitetu. Każde krótkie opowiadanko powinno kończyć się jakimś morałem, to jest oczywiste. Jak słucham wypowiedzi polityków, dzisiaj w telewizji słuchałem szereg wypowiedzi polityków i żadne z nich nie kończyło się morałem. I mnie to zdziwiło, bo przecież oni są moralistami, oni nas powinni pouczać, jak żyć, jak się rozmnażać i w ogóle jak to... Natomiast, że te zwierzątka są dwuznaczne, no bo wielcy badacze natury antycznej też nie mieli pewności, z czym mają do czynienia. Paweł to właśnie namalował, czy też narysował. Znaczy mi było o wiele łatwiej, ponieważ Michał ma tą znakomity dar, precyzję opisu i każdy z tych zwierząt był opisany naprawdę tak plastycznie, że praktycznie rzecz biorąc nie miałem żadnych wątpliwości, jak zilustrować zwierzęta. Tam oczywiście są pewnego rodzaju nieścisłości. No właśnie, są nieścisłości i te zwierzęta zawierają, te opisy zawierają takie cechy no, sprzeczne ze sobą, że trudno to oddać w ilustracji czasami. Znaczy, to jest bardzo łatwo oddać ilustracji, ponieważ sprzeczność jest drugą moją naturą. I dlatego na przykład, jeżeli zwierzę miało wąskie, przekrwione oczy, to ma bardzo rozszerzone, przekrwione oczy. Wielcy badacze nie byli zgodni co do tego na przykład, jak wygląda katoblepon. No właśnie, bardzo złowrogie zwierzę. Ono nie lubi ludzi, ma swoje porządne racje ku temu. Byli zgodni co do tego, że ma wielki łeb i patrzy zawsze do dołu, z tego powodu, że ma w głowie mnóstwo myśli. I te myśli są tak ciężkie, że on nie może... Prosił, żeby pani pokazała do kamery, bo to jest jeden z pierwszych moich rysunków, który wykonałem. To było trudne. To. Jest wielki łeb, jest wielki łeb. Proszę bardzo. Ma tak ciężką głowę od myśli, ale... Grzywę też ma, tak, która wyrasta mu z czubka głowy, pamiętaj. Ale oprócz tego nie byli zgodni co do jego wielkości, bo jeden z nich twierdził, że jest mały, chudy, pokraczny, a drugi mówił, że jest wielki. Wielkości krowy. Tak jest, byka. Byka nawet, przepraszam, tak, no ale to już nie, to niuans. No, więc stąd te dwuznaczności. To jeżeli chodzi o takie badania naturalistyczne, jeżeli chodzi o psiogłowca na przykład, to wiadomo. To było bardzo proste. Akurat było bardzo proste. Psiogłowcy, proszę państwa, mają wielką tradycję. Psiogłowcem był za czasów swojej młodości święty Krzysztof. To jest chyba dla wszystkich oczywiste i jasne. Święty Krzysztof urodził się z psią głową. I nawet w wielu ikonografiach pojawia się jako święty Krzysztof z głową psa. Autentyk, żadne kłamstwo. Na dwunastowiecznych ikonach znajdą państwo świętego Krzysztofa jako wysmukłego młodzieńca z psim pyskiem i potwornie ostrymi zębami, bo psiogłowcy są kanibalami. To znaczy zżerają siebie nawzajem, ale oprócz tego uwielbiają ludzinę. Bardzo im smakuje ludzina.
No i tak to było. No. Ja myślę, że tutaj ten wsiogłowiec gdzieś nam teraz krąży, jeszcze ta ludzina nam krąży i ten pies też nam krąży i tak nam to wszystko krąży. I dlatego uwielbiam tę książkę, ponieważ ona się plącze z tym codziennym naszym życiem w sposób absolutnie nieprawdopodobny i właściwie żyje takim życiem swoim. No, tak jak Michał powiedział, już nie my to kontrolujemy, a myślę, Michał, że ona się stała mądrzejsza od nas. Bardzo bym się cieszył, bo to jest dowód, że może zrobiliśmy coś wspólnie tak dobrego, że trzeba będzie to powtórzyć. Daj Boże. No właśnie, bo tutaj można by jeszcze pomyśleć o kilku dziwnych stworach z baśni, mitów. Poczekajmy, bo to jest tak. Lukrecjusz napisał coś bardzo mądrego w piątym rozdziale De Rerum Naturae, że zainteresowanie dziwolągami i same dziwolągi pojawiają się pod koniec epoki, wtedy, kiedy epoka traci swoją siłę, wyczerpuje się i za chwilę się załamie. No więc poczekajmy trochę. No. Możemy się spodziewać jeszcze jakichś strasznych stworów. Dlaczego strasznych? Ja protestuję twory, przeciwko strasznym tworom. No, tam są naprawdę sympatyczne, miłe zwierzątka. Ja już nie pomnę kota, prawda, który no. Jednak tam się pojawił. Ale skąd ten kot ci się wziął, Michał, powiedz mi? Bo największą trudność mi sprawiło namalowanie kota. Z kotami jest tak, że o nich nic nie da się powiedzieć. I to jest moment w dziele stworzenia opuszczany przez biblistów, że kiedy już szóstego dnia, jak państwo pamiętają, z Genezis, Stwórca popatrzył na swoje dzieło, już były te wszystkie zwierzęta pływające, latające i pełzające. I był i mężczyzna, i była kobieta, i Stwórca był szalenie z siebie zadowolony, bo wiedział, że stworzył coś dobrego. Nagle sobie przypomniał o kocie i powiedział, a o kotach nic nie będziemy mówili, bo one są tajemnicze. I myśmy to przedstawili. W związku z tym otrzymałem parę telefonów od zajadłych kociarzy, obrażonych na mnie. Ale wiem, że pewien kociarz, znany krytyk, napisał już tekst. Ja go nie czytałem, ale wiem, że napisał. Wiecie państwo, a każdy autor węszy, co o jego tekście się mówi. I napisał, że bardzo słusznie napisałem, bo nic mądrego o kotach się nie da powiedzieć, ponieważ one są nierozpoznawalne, tajemnicze i przez to cudowne. Trochę o tych tekstach kosiarzy, jak wspomniałeś, trochę jestem przerażony, ale czy naczelny kociarz tego kraju też do ciebie napisał? Poczekajmy, zobaczymy. Pojawia się tutaj rzeczywiście kot, pojawiają się ryby, o których się dowiadujemy, że są bardzo muzykalne, bardzo lubią muzykę, ale większość to są jednak takie stwory zmyślone, zwierzęta fantastyczne. No i chciałam zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze taką no, faktograficzną, historyczną, jak to właściwie było, jak pan właśnie trzymając się tych tekstów starych autorów, tych tekstów źródłowych, złożył te opisy i skąd te takie sprzeczności w tych bestiariuszach i w tych opisach zwierząt. A druga rzecz, to pisze pan we wstępie, że dziś zwierząt jest mniej. To znaczy, że one się przed nami ukryły i że właśnie no już tych fantastycznych stworów nie ma pośród nas. Och, to wielkie pytanie, a ja nie wiem, czy będę umiał odpowiedzieć. One są dwoiste. Te zwierzęta są zawsze dwoiste. Są moralne i niemoralne zarazem. Dlatego Paweł je tak namalował i w taki i prosty, i skomplikowany sposób, bo to jest zarazem i tak, i tak. A jeżeli idzie o to może ja państwu w trzy minuty, dobrze? Jeżeli można, streszczę. Ten tekst będzie trwał trzy minuty. Herodot,
że był niesłychanie rozsądnym człowiekiem. Opisuje, że na końcu świata, wedle opowieści podróżników, jest taka pustynia, na której jest tylko złoty piasek. W Indiach, na końcu świata. Jak ktoś chce się wzbogacić, to musi wziąć 3 wielbłądy, to znaczy jedną wielbłądzicę, 2 wielbłądy samce, pojechać na tę pustynię, przerzucić przez szyję wielbłądzicy te worki, do których się nasypie złoty piasek, a potem jak najszybciej uciekać. Ponieważ na tej pustyni żyją mrówki, nieco większe od lisa, a nieco mniejsze od psa. Niech Państwo sobie wyobrażą takie mrówki. Okay? I dlaczego trzeba uciekać? No bo one są krwiożercze i pilnują tego skarbu, tego złotego piasku. Więc najpierw trzeba, pędzą za nami, trzeba odczepić jednego wielbłąda, one zeżrą tego wielbłąda, ale pędzą dalej. I potem złapią drugiego wielbłąda, a nasza wielbłądzica, na której siedzimy razem ze złotem, pędzi tak dlatego, nie tylko dlatego, że jest ścigana, ale dlatego, że na skraju pustyni zostawiliśmy jej dziecko. A wielbłądzice bardzo kochają swoje małe. I ona pędzi, żeby spotkać się ze swoim dzieckiem. I tutaj zawieszę sprawę, ale po prostu dodam, że 1300 lat później w Brunetto Latini, w encyklopedii, jednej z pierwszych encyklopedii włoskich, powtarza tę historię jako absolutną prawdę. 1300 lat minęło. Tylko że akcja rozgrywa się nie na końcu świata w Indiach, ale w Abisynii. Pomyślcie sobie Państwo, przez 1300 lat ludzie uważali, że to jest. To jest. Ty chyba też chyba w to wierzysz, nie? Oczywiście. I dlatego gram w Eurojackpota. Paweł, mów. Nie, no ja myślę, że tutaj to pytanie o tym, że zwierząt jest mniej, no zwierząt jest coraz więcej, to po pierwsze, ponieważ jak pani patrzy na nasze głowy, to ja, pani jako filozofka, doskonale widzi zwierzęta, które wychodzą nam nosem, uchem, czasami się pojawiają gdzieś jako aureola nad naszymi głowami. I ja myślę, że tych zwierząt jest coraz więcej, a nie coraz mniej. Oczywiście człowiek jako najbardziej krwiożercze zwierzę, no zżera te wszystkie zwierzęta, nie zżera je tylko i wyłącznie paszczą, ale zżera też swoją wyobraźnią i my tą wyobraźnią rzeczywiście te zwierzęta zżeramy. Ja myślę, że to jest tak, że no są zwierzęta, o których nie śniło się nawet filozofom, jak wiadomo. I tutaj Michał jak gdyby drążąc ten temat i opowiadając o nim, przecież nie szuka tej iluzorycznej prawdy, która jest tylko iluzją, bo przecież ta opowieść, którą w tej chwili przytoczył, właściwie jest taką opowieścią, która miała zmylić tylko państwa. No przecież wiemy doskonale, że te złote piaski istnieją. One są w tej chwili w Mierzei Wiślanej i też wielbłądami pędzimy stamtąd. Wielbłądzice biegną do swoich małych. No i to jest oczywiste, jak gdyby takie rzeczy się zdarzają ta metafora, którą przekazywali nam dawni autorzy, ona jest aktualna do dzisiaj. Ja myślę, że gdzieś ta historia o psiogłowcu świętym Krzysztofie też jest przecież prawdziwa. O tym, że ryby są muzykalne, no chyba nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Także ja myślę, że to naprawdę to nie jest tak, że tych zwierząt jest mniej. Tych zwierząt jest coraz więcej. One oczywiście się chowają przed nami. Chowają się, ponieważ nie są z nas zadowolone. Ponieważ nasza wyobraźnia nie powołuje nowych zwierząt. Proszę zwrócić uwagę, że w filmach fantasy i w grach związanych z fantasy te zwierzęta są kopiami zwierząt antycznych. Mantykory biegają w tych grach dosyć gęsto. No, można byłoby coś nowego wymyślić. A to jest odwołanie się do tych wzorców, które wytworzył antyk. Więc
Ja zresztą uważam, że mantykory to jest osobna opowieść, ponieważ one pojawiają się w dwóch kościołach na Pomorzu. Są wyrzeźbione, widać wyraźnie, że kiedyś tam żyły. To były bardzo złośliwe zwierzęta z Indii, zjadały ludzi, ale mówiły, co fajne, ludzkim głosem umiały mówić, umiały naśladować i robiły coś takiego, że na przykład chowały się w krzakach i widząc drwali, wsłuchiwały się w ich mowę, w ich śpiew, po czym naśladując ich, wciągały tych drwali w krzewy, w gęstwinę i hap, i zjadały. No fantastyczne. No właśnie, ja odniosłam wrażenie, że jednak no jest opisanych tam parę w bestiariuszu zwierząt sympatycznych i przyjaznych człowiekowi, ale większość z nich raczej jest jemu niechętna, to znaczy raczej już wie, co o nim myśleć i albo się przed nim chowa, albo jest obojętna, albo właśnie wręcz wroga i go zabija czy zjada. Czy ja myślę, że to jest tak, że one wszystkie są wrogie i wszystkie są przyjazne. Ja myślę, że to jest tak, że one przejęły wszystkie cechy nasze ludzkie, a ponieważ przejęły wszystkie nasze ludzkie cechy i oszustwo, i przebiegłość, i no, ja tutaj chciałem wspomnieć o bocianicy, prawda, tutaj niewiernej, chciałem też wspomnieć o niej, tak, jak została ukarana. I no, te wszystkie cechy są, one są, to nie jest tak, że one są przeniesione z ludzi na zwierzęta. To jest też tak, że te zwierzęta przenoszą te cechy na ludzi. I ja myślę, że to, że Michał mówi o tym, że one są w naszych głowach, to nie tylko polega na tym, że one są w naszych głowach i tak sobie po prostu tylko i wyłącznie istnieją jako jakieś formy, tylko one są razem z tymi swoimi wszystkimi cechami charakteru. One dalej pozostają złośliwe, one dalej pozostają tajemnicze, one są zdradliwe czasami. I myślę, że gdzieś ta historia, która w tej chwili wpisuje się chyba bardzo pięknie w ten, znowu odniosę się do pani filozoficznego, nie tylko wykształcenia, ale doktorstwa, gdzieś jestem takim nieprawdopodobnym światem równoległym, tak, który w tej chwili robi dosyć dużą karierę i myślę, że coraz bardziej jest dla nas czymś, co no, przestaje być taką abstrakcją. A myślę, że to się już zaczyna przedzierać do tej popkultury, zaczyna się przedzierać do takiej powszechnej świadomości. Zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest tylko tak, że ten jedyny świat to jest ten świat, który jest naszym światem. Tak? I wydaje mi się, że tutaj w tej żartobliwej formie, którą Michał opisał, a ja zilustrowałem, dajemy ludzkości, mogę chyba tak powiedzieć, ale jest bardzo ciepło, pewnego rodzaju przestrogę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz oczywiście, bo w tym momencie wiesz. Ja się boję, wiecie państwo, ja się boję tego, że w pewnym momencie wskutek rozwoju środków technicznych, które będą nas zachęcały do życia w świecie równoległym, a już przecież wiadomo, że rozmaite te okulary, te kaski już są gotowe do życia gdzie indziej, że wtedy zatracimy w ogóle wyobraźnię, bo będziemy ładowani cudzą wyobraźnią autorów nie zawsze najlepszych, nie zawsze najciekawszych. Nie zawsze najlepszych rysowników. Też. Wyzbędziemy się własnej wolności ku wyobraźni. I to jest upiorne. Zaczniemy marzyć, wyobrażać sobie wedle wzorca zrobionego przez rysownika z dużej wytwórni filmowej.
A ja nie chcę. Nie, ale Michał, nie wiesz takich strasznych rzeczy. Ja myślę, że to jest tak, że jak, cię rodzice, jak cię rodzice zaprowadzili pierwszy raz do kina i był jakiś film, to też tak myśleli, że to wykastruje twoją wyobraźnię, a proszę bardzo, nie wykastrowało. A jak babcia powiedziała, że ja oglądam telewizję, to też jej się wydawało, że ja powinienem jednak książek więcej czytać. Ale Paweł, to nie o to mi idzie. Widzisz, tam była wyraźna granica między realnym a nierealnym. A tutaj nagle stajesz się... Jesteś tego pewny? Nie byłeś panem Wołodyjowskim? Poszedłeś na pana Wołodyjowskiego? Nie byłeś... Ja nie pamiętam, kim byłem. No właśnie, ale nie, na pewno byłeś w samo południe. Byłeś na tym... Oczywiście. No to oczywiście, że przecież musiałeś być tym facetem, który strzelał, nie? Jak wyszedłeś z kina przez 5 minut. Nawet dłużej, bo nie czy państwo, większość z państwa tego nie pamięta, ale wszyscy młodzi ludzie, którzy szli w samo południe, potem wychodzili i szli ulicą takim kołyszącym się krokiem, jakby mieli kolty tutaj, gotowi do strzału. To no naprawdę. Właśnie. Czyli wiesz, czyli nie jest tak źle. No ja myślę, że to jest tak, że wiesz, że to jest jak gdyby zawsze, kiedy już tak myślimy, że się z tą ścianą zderzymy, to zawsze mi się wydaje, że raptem tak jakoś przenikamy przez te ściany cudownie i to jest nieprawdopodobne, ale tak to się dzieje i tego się trzyma. Ja się tego trzymam, bo to daje mi nadzieję. Ja się ciebie będę trzymał. Dzisiaj z Michałem żeśmy spojrzeli, że była jasność. Cała ta historia Bestiariusza działa się w tragicznej, jak to się nazywa, epidemicznej wiosny, ale bardzo słonecznej wiosny, która po pierwsze budziła jednak nadzieję na to, że będzie trochę lepiej kiedyś tam, no bo w końcu przyjdzie kiedyś lato, no a dzisiaj jest jesień, jest listopad i dzisiaj z Michałem podzieliliśmy się taką refleksją, że jak wyglądamy przez okno, to, no to dostajemy... No, nie, no, Paweł ja dostaje melancholii, a on tak, dostaje. Czego ty dostajesz? Ja się smucę. A on się smuci. Myślę, że także wtedy na tę straszną wiosnę, bo ona była straszna jednak. Znaczy tym bardziej straszna, że była piękna. No, ja się tak wkręciłem, że ja byłem po prostu tak przerażony. Ja byłem święcie przekonany, uwierzyłem w to na 100%, że właśnie nadeszła apokalipsa. A apokalipsa będzie wyglądała w ten sposób, że po prostu będzie świeciło słońcem, będziemy tak zadowoleni z tego, że jest ciepło, przyjemnie, wszystko wyschnie i my po prostu już będziemy suchoteńcy, nie będzie nic, po prostu umrzemy. A potem usłyszeliśmy zapowiedź pewnego pana, że proszę, drodzy państwo, już zwalczyliśmy to, już to się cofa, idźcie głosować. No i jeszcze potem ja przeczytałem takie przysłowie, to było przysłowie, że tam jak tam w kwietniu słońce świeci, w maju będzie dużo dzieci, nie wiem, jakieś takie. No, no i ty, tak prawdę mówiąc, ja się pocieszam myślą, po wielkiej epidemii dżumy, która wybiła chyba 60% ludności Florencji w 1348 roku, zostało jedno wielkie dzieło. Śmieszne, bo trzeba było się śmiać, zsumować swoje straszne doświadczenie. Ta Florencja wyglądała okropnie, naprawdę okropnie. Tam trupy leżały na ulicy. Co zostało? Dekameron. Fantastyczny Dekameron. Dzisiaj trochę zapomniany, ale ja zachęcam moich studentów, żeby czytali, żeby się roześmiali, bo to jest chyba najlepsze. No we Włoszech to chyba jest nawet lektura szkolna, także no we Włoszech tak, ale... No i teraz za sprawą pandemii trochę powrócił. No to tak, Bogu dzięki, bo ten śmiech jest ożywczy, on wyzwala, on no, czyni nas odważniejszymi wobec tej pani, która puk, puk, dzień dobry, kto tam?
I każdy z nas myśli, że to ten pan z gazowni przyszedł sprawdzić ten licznik. A tu Kostucha. Wiesz, teraz już ludzie pana z gazowni bardziej boją, także wiesz. No i tak to jest. No. Ale czy bestiariusz też, tak jak w Dekameronie, to snucie opowieści było takim sposobem zajęcia uwagi? To pisanie bestiariusza też dla pana było czymś takim, jakimś takim pocieszeniem, właśnie zajęciem uwagi? Tak, ja chciałem pocieszyć parę osób. Parę osób siebie też. I zobaczyłem, że trochę pocieszam Pawła. A jak już bardziej mu zależało na tym, żeby mnie pocieszyć, bo oczywiście te hołdy dziękczynne, które były składane Michałowi przez kobiety, zwłaszcza na Facebooku, ciągnęły się. Dlatego tej piątej chciałem mu to odpowiedzieć, bo już potem to w kolejce nie trzeba było. No Paweł, dziękuję ci bardzo. Naprawdę teraz doceniam. To ja chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz, bo z jednej strony mówiliśmy właśnie o tym świecie realnym, wirtualnym, o tym, że trochę mamy jakiś obecnie niedostatek wyobraźni i w filmach czy w literaturze kopiujemy te stwory mityczne, starożytne. No ale wtedy ta granica między tym, co realne, tym, co baśniowe, no przebiegała zupełnie inaczej. Ci ludzie rzeczywiście wierzyli, że jednorożce istnieją, że psiogłowcy gdzieś tam żyją. Tak było, prawda? To ja nie wiem, czy oni wierzyli, czy też się dobrze bawili, mm-hmm. pisząc coś takiego. Znam oczywiście parę przykładów ludzi, którzy gotowi byli, no jakby to powiedzieć, no zaryzykować własnym honorem, twierdząc, że widzieli jednorożce. Taki wielki, no, wielki teolog, jeden z twórców Encyklopedii Katolickiej, XVII-wieczny ksiądz Calmy, twierdził, że widział na własne oczy jednorożca. Co więcej, bohater wojny Garka War, wojny o Nepal, w połowie XIX wieku, major niezmiernie dzielny, ma świetne noty we wszystkich encyklopediach brytyjskich, a się nazywał Barry Latter, twierdził, że widział stado jednorożców i nawet to opisał w szeregu gazet wychodzących w New Delhi i w Londynie. I był gotów się pojedynkować z ludźmi, którzy twierdzili, że jednorożców nie ma. No to jest dowód, że one jednak istniały, albo że oni byli szaleńcami. Ja nie wiem. Nie wiem. Ale Michał, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego przechodzisz na tą drugą stronę i się dajesz zwieść. Przecież widzieliśmy jednorożce, a właściwie widujemy te jednorożce codziennie praktycznie rzecz biorąc. One oczywiście przybrały teraz taką formę nastolatków głównie i one są jednorożcami absolutnymi i wszyscy o tym wiedzą. Poza tym poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych przecież też wierzył w to, że niektóre z postaci zamieniają się w jaszczury, dobrze pamiętam? Tak, jaszczury. I są jaszczurami i ten ruch zyskiwał przecież no tak wielką popularność, że w pewnym momencie zaczęto się obawiać o zdrowie psychiczne prezydenta Stanów Zjednoczonych. No myślę, że to pokazuje, jakie to jest wszystko ponadczasowe, jakie to jest wszystko w tym świecie, który jest w tych naszych głowach i który jest tym światem równoległym, który jednym ze światów równoległych, który się dzieje. No jest po prostu oddzielenie tej prawdy od nieprawdy, powiedzenie o tym, że ktoś rzeczywiście wymyślił sobie jednorożce, że wymyślił sobie psiogłowce, no to jest takie, no, jeżeli ktoś mówi, że tak jest. Wie pani, ja zakładam, znaczy takie mam poczucie, że opowiadanie dziwnych historii to jest nasza potrzeba gatunkowa. Że wszystkie narody opowiadają sobie jakieś historie. Bo to jest szansa przetrwania jakiegoś. No Adam Mickiewicz napisał o pieśni gminna, te Arko Przymierza, prawda? A ci Persowie, którzy ułożyli baśnie z Tysiąca Jednej Nocy, to jest genialna historia, jak Szeherezada
opowiada przez tysiąc i jedną noc historię, ratując się przed śmiercią, bo wiadomo, że jeżeli nie daj Bóg spuentuje swoją powieść tego wieczoru, czy też nad ranem, to straci głowę. I w ten sposób potem urodziła mu troje dzieci i żyli długo i szczęśliwie. Proszę zwrócić uwagę, dzięki opowiadaniu. Więc to jest nasza szansa, nasza łódka. Nie wiem tylko, jak ona to ilustrowała, ale chyba jakoś musiała ilustrować, jeżeli urodziła mu trójkę dzieci, wiesz, także. Michale, tutaj wiesz, myślę, że to było ta ilustracja, którą Szeherezada potrafiła przedstawić, była na tyle sugestywna, że rzeczywiście facet przez te tysiąc nocy rzeczywiście tysiąc i jedną noc musiał rzeczywiście skupiać swoją uwagę na niej. No, artystka. To ja chciałam jeszcze zapytać o jednorożca, chyba, który jakby jednak najbardziej inspirował tą wyobraźnię i zainspirował różne opowieści, bo tak jak pan powiedział, bardzo długo jeszcze do XIX wieku byli tacy, którzy święci wierzyli, że on naprawdę istnieje, ale te historie na temat jednorożca są bardzo niejednoznaczne. Chyba tu jest ujawniają się te wszystkie sprzeczności, jakie na temat tych mitycznych, baśniowych stworów krążyły. No bo raz jednorożec był bardzo złowrogą, krwiożerczą istotą, raz był ucieleśnieniem czystości, dobra. I jak to właściwie było, jak właściwie, bo to jest fascynująca historia, jak to przebiegało. Bo w bestiariuszu jednorożcowi jest poświęconych aż kilka wpisów. No oczywiście, bo ja chcieliśmy wraz z Pawłem przedstawić złożoność tej historii. Że to nie jest tak, że od razu wszystko wiemy. Pokazujemy krok po kroku, jak jednorożce się objawiały jako zwierzęta raz święte, bo ssące, proszę pamiętać, że jednorożca może obłaskawić jedynie dziewica, która ma mleko w piersi. Matka Boga. I macie to Państwo wytkane wspaniale, między innymi na tych tkaninach w Cluny. Na tych fantastycznych tkaninach. One wiszą do dnia dzisiejszego, wystarczy wejść. W ikonografii generalnie jednorożec był symbolem dziewictwa. Tak jest, dziewictwo, a jednocześnie władza. Bo on się zawsze pojawia w towarzystwie lwa, królewskiego lwa. Na herbach królewskich. Więc z jednej strony, skoro tylko dziewica go może obłaskawić i to taka jedna, jedyna w świecie, no to znaczy, że jest dobry. Ale niekiedy jest strasznie okrutny i przebija ludzi swoim rogiem. A ja sobie o tym jednorożcu w końcu przypomniałem, bo moja wnuczka miała bajkę o różowym jednorożcu. Ja się przeraziłem, jak może być różowy jednorożec. A potem zrozumiałem, że może być. W dzisiejszym świecie wszystko może być, przecież to żeśmy ustalili. Natomiast jednorożec rzeczywiście jest fascynujący i tak jak powiedziałem, jeżeli dzisiaj całe pokolenie określa się mianem jednorożców, no to chyba coś to znaczy. To znaczy, że jest wielka tęsknota za zwierzęciem, które w końcu chyba jednak istniało. Ja nie wiem dlaczego wy ciągle używacie tych mitycznych jakichś. Żadnych mitycznych. Wiesz, no bo to jest chyba oczywiste, że wiesz, no to jest to, że on ma róg, no jak ma róg, no to musi ten róg w jakiś sposób wykorzystać, prawda? No przebicie paru osób, no to nie jest wielki grzech. No. Oczywiście, ale chciałem dodać jeszcze jedno. Mianowicie do XIX wieku w tekstach biblijnych, tłumaczonych, był jednorożec, a potem racjonalizując, uwiarygadniając naturalistycznie tekst Biblii,
tłumacze, znaczy wydawcy, czyli Kościół, zamienili jednorożca na bawoła. No właśnie, i tych fragmentów no, jest dużo, zdaje się. Cała poezja w cholera poszła. Ale jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest w ilustracjach. Otóż w jednorożec pojawiał się bardzo często też w towarzystwie tęczy. No właśnie. A już w ogóle, A trudno się rysowało. No, ostro. A trudno się rysowało jednorożce? Czy to było wyzwanie? Słucham? Czy trudno się rysowało jednorożce? Nie, to jest piękny kształt. Ja przecież uczę studentów, to przecież widuję ich codziennie. Wiem, jak wyglądają przecież, wie pani, no to jest chyba oczywiste. Jak widzę jednorożce, no to patrzę na nie i po prostu rysuję. Już. A w ogóle chciałam zapytać właśnie o ilustracje, bo mówiliśmy trochę, że inspiracją były właśnie ikony, jeśli chodzi o kolorystykę, że trochę... Czy nie? Czy ktoś tak powiedział? Ja błagałem Pawła, żeby pojawiła się czerwień. Tak, to prawda, prosił, tak, żeby się pojawiła czerwień. Nie jest od czasu do czasu czerwień, a ponieważ gdzieś wyraziste kolory są mi, no, są moją drugą naturą, mogę powiedzieć, i uwielbiam je. Nie lubię tych takich niuansów i tej całej takiej zabawy. Jeżeli nie jest celowa oczywiście, bo czasami też to się pojawia u mnie, że wygubiam kolor. Natomiast nie, to żadne inspiracje, to nie żadne ikony. Był taki moment, rzeczywiście w pierwszym momencie miałem jakąś taką ciągotę i nawet pamiętam, że na pierwsze spotkanie to przyniosłem Michałowi takie jakieś książkę, jakąś nawet jakieś coś tam. Ale potem to absolutnie wyrzuciłem, a już apagę satanas, już nie dotykałem się w ogóle do internetu, no bo bałem się, że ci z Hollywoodu mi tam coś podpowiedzą. Więc absolutnie zdawałem się na wyobraźnię Michała, czytałem w jego głowie, rozglądałem się dookoła. No i to takie było już, potem to było bardzo proste. No, te wszystkie ilustracje, na co mam dowody niezbite, nie powstawały jak gdyby osobno, one powstawały na kopii, którą sobie wydrukowałem o zgrozo z drukarki cyfrowej, spiąłem jakimś tym bindownicą i po prostu trzymając się naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie tekstu Michała, szkicowałem stwory, które powstawały w naszych głowach i myślę, że gdzieś tam potem ułożył to znakomity grafik pan Żebrowski, który rzeczywiście dodał tej księdze, nazywajmy ją księgą, tak? Bo ja myślę, że to tak będzie poważniej, jeżeli już odniosłeś to do tego Dekameronu, to wiesz, to już musimy się trzymać jakiejś takiej, no, wiesz, no, powagi sytuacji. To myślę, że po prostu gdzieś w jakimś momencie on to po prostu tylko przepięknie ułożył, ale to naprawdę to nie była żadna inspiracja, żadnymi ikonami. Ja starałem się zapomnieć kompletnie o tym, co ja widziałem. Ja wmawiałem mu ikony. Tak. On bardzo chciał, żebym ja to tak jakoś... A kolor żółty i ta okładka? To już jest inwencja grafika i to absolutnie chylę czoła. Kiedy przysłał mi tę okładkę, od razu się w niej zakochałem i powiedziałem tylko zrób to tak, żeby... Może jednak dzieci poniżej 10 roku życia nie miały ochoty otwierać tej książki. No i to jest właśnie. No i tak. Nie dlatego, że mam coś przeciwko dzieciom, żeby była jasność, tylko tak sobie pomyślałem, że niektóre ilustracje mogą być trochę, znaczy narażać rodziców na kłopotliwe pytania, może o tak. Na kłopotliwe odpowiedzi. Na pewno nie przeczytają dzieci tych tekstów, no bo to chyba oczywiste, zwłaszcza 10-letnie. A jeżeli przeczytają, to chyba nie ze zrozumieniem. No, zakładając, że to są jakieś takie opowieści dla dorosłych, czy bajki dla dorosłych, czy bestiariusz dla dorosłych, czego my się możemy od zwierząt nauczyć? Bo tam jest mowa o godności, czego jeszcze? Czy ja powinienem chyba przeczytać ostatni tekst?
A dobrze, to dobrze, to ja Państwu przeczytam. Ja już... Pięknie zilustrowany, nawiasem mówiąc. Tym razem nie przez Pawła Kowalskiego, tylko przez Krzysztofa Bednarskiego. Właśnie tutaj też chcieliśmy podziękować Krzysztofowi Bednarskiemu, który jako specjalista od rzeźby zilustrował opowieść o pomniku. Powiem Państwu, że od rzeźby cmentarnej. No, tutaj niestety chciałem powiedzieć, że pewne łaty, które przykładają moim przyjaciołom, są nieprawdziwe, aczkolwiek bardzo praktyczne. To znaczy najpiękniejsze rzeźby na Powązkach i na cmentarzu w Krakowie są spod ręki Krzysztofa Bednarskiego i kiedy rozmawiałem z nim, to ktoś ze świadków powiedział, co on ci się tak przygląda? Każdy, kto chce przewidzieć przyszłość, winien obserwować zwierzęta, trzymając się przy tym rad udzielonych współczesnym i potomnym przez Posejdiposa, urodzonego około 310 roku przed naszą erą. I tak, gdy wodujesz statek, niech ci się ukaże sokół. To znak, że wodowanie przebiegnie bez kłopotów. Uważaj, żeby w tym czasie nie ukazał ci się burzyk popielaty, bo statek niechybnie utonie. Z drugiej jednak strony, jeśli ten sam burzyk ukaże ci się w czasie, gdy łowisz ryby, zarzuć natychmiast wędkę o wielu haczykach i ciągnij co sił, a osiągniesz sukces. Osiągniesz sukces pod warunkiem, że nie spojrzysz w tym czasie w górę. Może bowiem się tak zdarzyć, że patrząc w górę zobaczysz orła. Widoma obecność orła sprawi, że wrócisz do domu z pustymi rękoma. Jeśli ruszając w drogę zobaczysz starca, to wiedz, że bez większych strapień osiągniesz cel podróży, byleby to nie był starzec płaczliwy. W ogóle niedobrze jest zobaczyć skowronka i szczygła w jednym miejscu, bo razem ujrzane zaszkodzą. Przykładem los niejakiego Eweltona, który je zobaczył razem i wkrótce potem złupili go i zabili złodzieje. Szybujący z chmur orzeł, a wraz z nim błyskawice, tworzą znak zwycięstwa i sukcesu. Nie można wykluczyć, że to właśnie razem ujrzane orzeł i błyskawica zachęciły złodziei do wspomnianej wyżej napaści na Eleutona, obrabowania go i zabicia. Jeśli zobaczysz we śnie czy na jawie płaczącego starca, powstrzymaj się od wychodzenia z domu. Jeśli zlekceważysz tę radę, jednak wyjdziesz z domu, a po drodze zobaczysz spocony posąg, to wiedz, że być może spotka cię coś niemiłego. Jeśli ten posąg nie dojrze spocony, to w dodatku na twoich oczach poruszył ręką, nogą czy jakimś innym organem, to wiedz, że spotka cię coś wyjątkowo niemiłego. Jeśli zobaczysz płaczącego starca i spocony poruszający się posąg oraz orła, który trzyma w szponach żółwia i na dodatek jesteś łysy, to wiedz, że niechybnie spotka cię to samo, co spotkało Aeschylosa, zmarłego w 468 roku przed naszą erą. Ten padł z rozłupaną czaszką wskutek uderzenia żółwiem spadającym z nieba, a to dlatego, że orzeł pomylił łysinę tragika z głazem, o który chciał rozłupać skorupę żółwia. Dziękuję. Co jest udowodnione. Jest prawdą. Jest prawdą. No więc miejmy się na baczności i uważnie obserwujmy rzeczy. Patrzmy w górę.
A jeszcze bym wróciła jeszcze na sekundę do sprzeczności tkwiących w zwierzętach i w tych ich opisach, które pan pozbierał, bo tam był jeszcze taki bardzo ciekawy opis zwierząt pachnących i zapachu czarownego pantery. To mnie bardzo urzekło. To bardzo, bardzo ciekawa historia. I gdzie ona się pojawia właściwie? Pantera jest najpiękniejszym zwierzęciem, jakie można sobie wyobrazić. I teraz uwaga, ona od początku była symbolem dwuznaczności. Bo raz była to Dante podsumowuje, że straszna, bo jest uwodzicielska, bo jest symbolem tak strasznej namiętności, takiego pożądania, że aż wstyd, proszę Państwa. To jest jedna strona, ale była też druga strona. Niekiedy panterę porównywano z lwicę i panterę porównywano ze Zbawicielem, ponieważ i lwica, i pantera, tak twierdzono, rodzą tylko jedno dziecko. Skoro rodzą tylko jedno dziecko, a wiadomo, że Matka Zbawiciela też urodziła tylko jedno dziecko. Wyobraźni sobie średniowiecznej pełnej symboli, które są już dzisiaj w zasadzie zapomniane. Większość z nich jest zapomniana. Tam strasznie dużo było tego typu porównań. Niekiedy one dzisiejszego czytelnika mogą oburzyć, mogą niekiedy przerazić. Świat średniowiecza był nieprawdopodobnie usymbolizowany. Zakaz szachów w niektórych diecezjach wynikał z tego, że nie wolno zabić króla, a szachmat oznacza zabicie króla. A w dodatku jeszcze biskupi tam jako laufry biegali. Tylko po przekątnych. Proszę sobie wyobrazić, jaka to hańba, że biskup jest mniej ważny od króla, co to znaczy? I tylko dyma po przekątnych, a król może wszędzie i królowa też. Więc szachy były traktowane jako gra obraźliwa. No oprócz tego była przeciwko pokojowi, mówiła o zabójstwie. O zabójstwie króla, tak? Pomazańca. Okropna sprawa, nie wolno zabijać pomazańca. Przepraszam, bo zapuściłem się w dalekie kraje i w dalekie czasy. No więc te symbole przedziwne, a pantera cudowna, czarna. No a niekiedy tak, no ale różowa pantera. A właśnie tutaj mnie bardzo zaintrygowała, bo po pierwsze to jest bardzo ładnie opisane, że wydziela zapach tak czarowny, że każdy chciałby się do niej przytulić. Wykorzystuje to pantera, ukryta w gęstwinie lasu, zwabia samym swoim zapachem inne zwierzęta, zabija je i pożera. To jest częsty motyw, że właśnie zwierzęta są bardzo podstępne i... Nie, to kobiety są podstępne, bo to jest przecież moralitet dotyczący pięknych kobiet, które urzekają swoim kształtem, ale nie tylko urodą, ale też zapachem. I proszę zauważyć, że ilustrator odniósł się głównie do zapachu czarownego, ponieważ nie chciał dotykać ani urody, ani uwodzicielstwa. Po prostu skupiłem się tylko i wyłącznie na zapachu czarownym i ten zapach czarowny starałem się narysować, namalować. Nie wiem, co zrobić, ale myślę, że jest zapachem czarownym. Jest zapach czarowny. Jest zapach czarowny. Poza tym rzeczywiście jakbyśmy... No, ten wygląd pantery też jest niejednoznaczny, bo tutaj w większości opisów jest, że jest czarna, tak jak my to kojarzymy, ale też jest opis, że właśnie jest wielobarwna jak szata Józefa, o której wiemy z Księgi Rodzaju, że wzorzysta i z długimi rękawami, więc może rzeczywiście być i różowa i jakaś w ogóle w każdym kolorze. Nie, ale Józef nie nosił przecież różowej. No, w każdym razie jest. Wyobraźcie sobie Państwo Józefa w różowym. Chociaż kto wie. Kto wie?
no tam tak. No to chciałam jeszcze na koniec, jeszcze z takich najbardziej sprzecznych figur, którą też pan znakomicie oddał w ilustracjach. Tutaj właśnie mamy jakąś taką enigmę i zapach czarowny, ale też taką figurą pełną sprzeczności był ten mrówko-lew, który właściwie umierał na skutek tego, że był tak sprzeczną istotą. I jak w ogóle można było go narysować? Fizjologos, to jest trzeci wiek naszej ery, fizjologos, pisarz chrześcijański. Znaczy nie wiadomo, czy on był jeden, czy było dwóch, czy pięciu, bo oni tam przepisywali jeden od drugiego, ale występowali jako fizjologos. Mówi, że no, mrówko-lew to jest istota dwoista, bo z przodu jest jak lew, a z tyłu jest jak mrówka. I świadczy to o dwoistości natury ludzkiej, bo lew symbolizuje Zbawiciela, a mrówka, tył mrówki, zad mrówki, proszę państwa, powiększcie ją trochę, zobaczycie monstrum. No, więc człowiek ma nie być dwoisty. Człowiek ma mówić tak, tak, nie, nie, czyli ma naśladować Zbawiciela, a nie ma być taki pokręcony, jak to kiedyś powiedział Władysław Gomułka, nie pies, nie wydra, coś na kształt świdra. Pamiętasz? To nawet nie pamiętam, że to powiedział Gomułka, ale, tak. Ale myślę, że pozostało w naszych głowach na wiele lat. Ta cała historia akurat, jeżeli chodzi o ilustrację, to była dosyć prosta, no bo to tutaj jak gdyby mamy do czynienia z dwoma zwierzętami, które są, no może poszedłem wprawdzie z Michałem do zoo i zobaczyli, bo dosyć długo żeśmy studiowali lwa, no ale potem żeśmy zaczęli szukać mrówek, a mrówek nie było i no i tak jakoś tam ten tył trochę gorzej wyszedł. Ja może jeszcze dodam tylko jedno na temat lwów. Mianowicie rozróżniono trzy gatunki lwów. Jeden gatunek był szczególnie miły, bo powiadano, że jeżeli nie jest głodny, bo to oczywiście warunek, i klęknie przed nim kobieta, błagając, żeby nie zjadł jej dziecka, to on tego nie zrobi. A wręcz się uśmiecha. Tak. To ja mam jeszcze jedno pytanie od państwa, którzy nas oglądają na Facebooku. Mianowicie mam pytanie od pana Mirosława. Co pan sądzi o gryfach? O czym? O gryfach. Z gryfami jest... No gryfy są fantastyczne. Gryfy są oczywiście fantastyczne. Ja się nimi nie zajmowałem, bo... One przede wszystkim funkcjonują w architekturze późnego średniowiecza. Już za, w heraldyce chyba. To już byłoby za daleko. Jest takie piękne zdjęcie Herlinga Grudzińskiego, który sfotografował się z profilu, stojąc obok gryfa. I wygląda też jak gryf. I nawet mam to zdjęcie w domu, bo mi je podarował. Gryfy, no trzeba będzie im poświęcić jakiś czas. Ja myślę, że to nadrobimy te zaległości. Nie wiem, czy akurat, tylko z tymi gryfami jest taki problem, że one są takie ograne, to znaczy rzeczywiście w architekturze tego bardzo dużo jest, w herbarzach jest bardzo dużo gryfów, no ale w końcu jednorożców też jest dużo, także damy radę. Tak. Ja jeszcze też na przykład bym się chętnie dowiedziała czegoś o Feniksie, który się tutaj pojawia, że właśnie perfumuje swoje skrzydła, ale też jeszcze by się coś przydało, więc czekamy na... Ale tych drzew nie ma, bo państwo pamiętają, że Feniksy przylatywały tutaj z Indii i siadały na pewnym drzewie i tam odpoczywały. Ale te drzewa wycięto, drwale je wycięli. I dlatego Feniksy nie przylatują do Europy.
Już. Tak, ale postarajmy się i odtwórzmy tamte drzewa, jak one się nazywają, już dzisiaj nie pamiętam, no ale mają piękną nazwę i są rozłożyste. I nie wiem, czy to nie były cedry, ale coś może... Nie. Ale bociany do nas przylatują w każdym razie. Bociany przylatują. Zwróćmy uwagę, że wśród nich przylatują również niewielne bocianice. Tak. To ja jeszcze bym zapytała, czy Państwo mają może jakieś pytania, bo tutaj by się pojawiło wiele ciekawych bardzo wątków i wiele intrygujących zwierząt. To jeśli nie, to ja bardzo Państwu wszystkim dziękuję i namawiam do czytania i oglądania Bestiariusza, bo jest to i fascynująca książka, z której można się bardzo wiele dowiedzieć i wyciągnąć właśnie wnioski moralne. No jest poza tym bardzo piękna, pięknie zilustrowana, jest też pięknym przedmiotem, no, który warto mieć i do którego warto wracać. Bardzo dziękuję. To my dziękujemy. Dziękujemy bardzo.